Witam, tutaj Ewalkis, a to jest kolejny odcinek z gry Workers and Resources Savage Republic. Dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem pod budowę nowej kopalni węgla oraz huty żelaza w tej okolicy, aby nasz kraj ostatecznie stał się bogaty i płynny finansowo i żeby ludzie żyli sobie w dostatku i w szczęściu na chwałę naszego tam narodu czy coś w tym stylu. Dzień dobry. Twoja subskrypcja pakietu Ewalkis Premium zakończyła się i tak dalej. No, jak widać, porobiłem tutaj dosyć sporo dróg wszelakich, jeszcze nie wszystkie są też gotowe. Mam w planach dosyć srogo rozbudować tutaj Trzyżów i Wiraw, jak widać, połączyć te dwa miasta w takie jedno większe miasto. No i tak, w Miergieni pobudowałem parę domków jeszcze bloków, przeprowadzili się tutaj też ludzie od razu z automatu, także parę ludzi tutaj mieszka, mają też tutaj sklepy i wszystko. Tu chyba jeszcze nie ma zaopatrzenia, ale zrobię je dopiero jak skończą budować to. Mam 1,5 miliona rubli też, także jakoś tam nawet płynność finansowa jakaś póki co jest, ale zawsze mogłaby być większa, także zrobimy sobie w tym miejscu hutę. Tutaj zaraz jest miejsce, gdzie będzie kopalnia żelaza. No i kopalnię węgla mamy tutaj, także myślę, że akurat fajna okolica. Ludzi tutaj będziemy wozić, no myślę, że chyba też pociągiem, tylko że znowu budowa torów tutaj i całego tego zaplecza, czyli tam energetyka to akurat jest, bo jest elektrownia. Zasilanie tych torów i lokomotywownia, i to trzeba gdzieś wszystko pomieścić. Biuro budowy torów, biuro budowy kolei tak zwane, no to kurczę nie wiem, bo mam 1,5 miliona, no kurczę, to może zbudujemy sobie to po prostu rublami, nie? Wtedy tak, linia kolejowa szłaby sobie, znaczy tak, teraz gadam, a zamiast robić, kurczę, to ten. Dobra, zaczniemy może od zaplanowania sobie budowy kopalni, żeby już się coś działo, żeby już coś budowali, żeby im się nie nudziło. I tak im się nie nudzi, bo jeszcze tam mają chyba parę dróg do dokończenia tutaj w Luisław. Ja nie wiem, czy oni tu w ogóle mają zaznaczone te drogi, no oczywiście, że nie. Znaczy zaznaczone, daleko jest biuro budowy, dobra. To są takie groszowe sprawy, krótkie kawałeczki dróg, także ja sobie to pozwolę zrobić tutaj w ten sposób. Tu jeszcze coś widzę jest niedokończone, tutaj jeszcze jest ten drugi... Ta druga część drogi miałaby być zrobiona, ale to się nie spieszy na razie za bardzo. Tu jeszcze kawałek drogi widzę jest, no można by to zrobić, no bo to naprawdę... Słuchajcie, nie jest źle, jeśli chodzi o kasę, także zrobimy sobie tutaj coś, widzę, zaczęli, ale nie skończyli. Ja tu chyba zrobiłem potem jakieś te rozdzielnie czy coś tam, może to popsuło, nie wiem, ale teraz już będzie działać. Podostawiałem też parę stacji benzynowych w paru miejscach, tu akurat nie ma, a gdzieś chyba zrobiłem, może nie tu, dobra, nie wiem. Ale na pewno zrobiłem tutaj, zaopatrzenie już tutaj jeździ, jak widać jest dosyć 69 ton paliwa, elegancko. Tutaj jeździ sobie taki duży kamaz, może to jest lekka przesada, nie wiem. Ale jeżdżą, no w każdym razie. Tutaj gdzieś jeszcze też była chyba stacja benzynowa. O, tu jest, proszę bardzo, obwodnica Miergieni tutaj, ta taka droga boczna. To tutaj jest stacja benzynowa, też jak widać jest pełno. Dwie stacyjki takie fajne, jednokierunkowe są też tutaj. Przy Wiraw, zdaje się, tak, także przy Wiraw. Tutaj też już prąd jest wszędzie. Co prawda Wiraw to jest w tej chwili wymarłe miasto. Bo przez dłuższy czas tutaj już jeździły autobusy, ale nie było tu nic, także ludzie sobie, wiecie, pojeździli trochę po kraju, zobaczyli, że akurat ich miasto tutaj jedyne w okolicy jest jeszcze bez prądu, do niedawna było bez prądu, bez żadnych tam, wiecie, jakichś szkół, sklepów, wszystkiego, także no wzięli się, wyprowadzili, no co zrobisz, no nic nie zrobisz. No, tutaj powstały też parkingi, kupiłem im też trochę małych Fiatów, także sobie tutaj już też jeżdżą, jakiś tu ruch jest troszeczkę gęstszy, to jest ciekawe przejście dla pieszych. Ale tak to się nie powinno w sumie zrobić, że tutaj mamy ścieżkę, a tutaj drogę zaraz, halko. No ale dobra, no spoko, spoko, spoko. No niech będzie. Chodzą sobie to dobrze, to fajnie. Tutaj też jest jeszcze więcej parkingów. Dobra, słuchajcie, robimy tak. Trzeba tutaj zrobić te kopalnie w żelaza. Chciałem w wungla powiedzieć, ona chyba się podłapie tutaj pod bybrzych, tak mi się wydaje. No i tutaj gdzieś to jest, żwir, węgiel, żelazo. Zaraz będzie ciemno, cudownie. Kopalnia żelaza, tu jest. O, proszę bardzo, jakie dobre złoże, kurde, jakie złoże. Ale będzie z tego żelaza, dobra. Jak tam siatka tu wygląda? Nawet nieźle, tu jest całkiem płasko, kurczę. Może w górach to całkiem płasko. Tu mamy tak fantastyczny, płaski teren. Akurat idealnie pod taką masną hutę. Obok huty. Jeszcze coś tam więcej. Ja nie, może po prostu ja będę stal eksportował, bo stal naprawdę też całkiem fajna kasa jest za nią. Także no trzeba by nie tu jakoś tor podłączyć do tego tutaj, do tej linii
dzięki czemu będę to mógł w ogóle stąd wywozić jakoś prędzej czy później z naciskiem na później bardziej. Ewentualnie tutaj, bo tu jest jeszcze taki kawałek prostego toru, który wyłazi z tego mostu i mógłbym się jakoś tutaj przepierdzielić, ale to może później sobie będziemy kombinowali z tym. Najpierw zróbmy, żeby to w ogóle zbudowali, żeby to działało, to jeszcze będziemy mieli dużo czasu, żeby o tym pomyśleć, jak to dobrze potem wyeksportować. Dobra, kopalnia żelaza. Słuchajcie, no tutaj żyła tego żelaza jest elegancka, naprawdę. Teren też mamy całkiem elegancki, tu pewnie, no właśnie, nie mam żadnego wolnego spychacza, ale nie ma problemu, wiecie co, za dolary sobie tu będziemy równali. Równalkizować. Proszę bardzo, to no gdzieś takie coś może być tutaj, proszę bardzo. To tutaj będzie nasza kopalnia piękna i wielka i w ogóle potężna. 200 tysięcy dolarów za to zapłaciłem, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Tutaj raczej to będzie sobie jechało taśmą, tu nie będzie za daleka trasa, ale tak myślałem, żeby z elektrowni może spróbować te wagoniki zrobić, chociaż tutaj też na dobrą sprawę taśma by mogła wystarczyć, to też nie są takie duże dystanse. Ale no będą mieli wszystko, co trzeba. Będą mieli dużo pracowników, dużo węgla i dużo żelaza. I dużo pieniędzy z tego będzie, mam nadzieję. Dobra, to tak, jedna kopalnia żelaza, ja myślę, że tutaj wystarczy. Zrobimy ją sobie gdzieś tutaj. Ale nie chcę tego za dolary. Czy chcę to za dolary? 500 tysięcy? Raczej nie. Raczej nie chcę tego robić za dolary. Dobra, tutaj, proszę bardzo, tutaj będzie kopalnia. Potem jeszcze zakład przeróbki rudy żelaza też trzeba zrobić. Także zrobimy sobie tak. No i zrobię tak po waszemu, czyli po prostu, żeby nie szaleć tutaj i nie robić aż tylu nie wiadomo po co. Znaczy nie ściskać tego tak, wiecie, jedna z drugim. Jeszcze tylko tak, tu bym zrobił tak na przyszłość, jakby tu jakaś droga przejazd miał być. To też jako napęd taśmociągu, to ja sobie wykorzystam chyba to. Coś takiego sobie tutaj zrobimy po prostu. Tu będzie też oczywiście możliwość tego wypuszczenia gdzieś dalej, bliżej. Może będzie potrzebny kolejny zakład przetwórstwa żelaza, może ten jeden nie będzie wyrabiał, nie wiem. Także na wszelki wypadek miejsca sobie tu naszykujemy na spokojnie, żeby potem nie było problemu. Słuchajcie, no tutaj mam, tu jest dość płasko i w ogóle, także myślę, że na spokojnie tutaj się uda. Tu jakbyśmy sobie zrobili na przykład tak, że tutaj by mógł być potem drugi, ewentualnie, jakby naprawdę była taka konieczność, chociaż wydaje mi się, że nie. To on by mógł być wtedy w tę stronę jakoś skierowany i tu się też wszystko powinno ładnie udać zrobić. Zobaczymy. Na pewno najpierw wystarczy nam jeden. Teraz tak, infrastruktura, taśmociąg, cyk, tutaj do tego idzie nawet w miarę prosto. I tutaj potem tak jakoś, kolizja z budynkiem, bardzo fajnie. Tak, bardzo fajnie, dobre. No to co, napęd taśmociągu w takim razie jeszcze jeden gdzieś tutaj, tak? No dobrze, no to spoko, spoko, spoko. Będzie więcej rzeczy, które mogą spłonąć bardzo ładnie. Czyli tak, tutaj takie coś, tutaj takie coś, rozumiem, tak? No to, no dobrze, no dobrze, będzie, jest. No mogłem tutaj dać to troszeczkę bliżej w sumie, dobra, remont. Pierwszy remont dzisiaj na tym odcinku, kurczę, dobrze szło, ale zdechło. Dawaj mi tutaj jeszcze teraz budowa z powrotem, żwir, węgiel, żelazo, zakład przeróbki rudy żelaza i teraz go w tę stronę i tutaj gdzieś go damy troszeczkę, może bliżej. No tak, bo jak tu potem zrobimy jest drugi zakład, on by mógł być nawet gdzieś tak. No więc sobie wykorzystamy tutaj to. Tak? Tak, dobra, spokojnie, no to pojedziemy tutaj na wprost po prostu tym, cyk. I też będzie trybić, a potem drugi sobie zakładzik zrobimy gdzieś tak, tutaj może być. No, to jest dość blisko jedno do drugiego, ale to tam nie aż tak źle. To powinno tutaj ładnie sobie podejść. Bardzo ładnie podeszło. Czy to idzie w dół? O, ładnie. No to fajnie, fajnie. I przejazd będziemy mieli pod spodem elegancki i tak dalej, także bardzo dobrze. No i potem z tej taśmy, tu jakbyśmy sobie zrobili, tylko tak obawiam się, że tutaj muszę na chwilę usunąć ten prąd, co sobie tędy idzie i stracić przez to trochę forsy, ale no trudno. I tutaj teraz zbudujemy piękną hutę, kurde. Czy ona będzie tutaj? Dalsze przetwarzanie? Nie. Zakład przeróbki? Nie, to nie tutaj. Gdzie jest huta, kurczę? Przemysł maszynowy może, czy coś? Fabryka samochodów, skład pojazdów, motozbyt? Nie. Różne branże? Nie. Przemysł budowlany? Nie. Ale ja jestem teraz... Tutaj nie ma żwir, węgiel, żelazo, no to...
Ruda żelaza, ruda węgla, składy, plac wyłankowy, załadunkowy, cementownia, fabryka betoniarnia, cegielnia, huta jest, o Jezu, ślepalki, no kurczę. Dobra, ta huta, tam mamy żelazo, tam mamy węgiel, no to ona by musiała być, powiedzmy, pod tym kątem gdzieś tutaj, nie? Kurde, wyrównać to sobie teraz by trzeba było. Dobra, ja może zrobię tak. Tylko, że jak teraz kliknę automatyczną budowę... Dobra, to nic się nie stało, okej. No to teraz trzeba tutaj sobie ładnie wyrównać, bo mimo tego, że za ruble, może za dolary, bo tych rubli to mi trochę szkoda, dolarów na razie nie mam i tak... Nie mam i tak chwilowo co z tymi dolarami zrobić, także proszę bardzo. Jest dosyć dużo wyrównane teraz. To raczej... Powinno wystarczyć, nie wiem. Dobra, wyłączymy sobie automatyczną budowę, zrobimy tutaj teraz hutę. Tak, to zdecydowanie było wystarczająco wyrównania. Tylko teraz, żeby to jeszcze tak względem siatki jakoś fajnie tutaj postawić. Dobra, ja myślę, że tu, proszę bardzo. Tutaj będzie sroga huta. Pod nią jakieś tam... Gdzie tu jest wejście w ogóle, z której strony? W sumie od lewej, od tyłu, od przodu. Z wszystkich stron jest wejście. Dobra, to gdzieś tam sobie potem poradzimy i z tej strony może zrobimy sobie stację kolejową, jakiś tam dojazd, albo z tej. Zobaczymy jeszcze. Jeszcze zobaczymy. Potem tam też będzie trzeba ludzi jakoś zawieźć. Czy też pociągiem? No to tego już nie wiem niestety. Tu jeszcze by się fajnie... Fajnie by tutaj było zrobić jeszcze przejazd jakiś. Tu gdzieś przejście. Oj, blin. Wywaliłem wszystkie dolary na coś, co w sumie i tak mi nic nie dało. No może tunel? Tylko tunel zaś będą długo robić. Tunel drogowy. O matko, milion dolarów. Czekajcie, nie, bez takich. No ale właściwie... Jakby tutaj zrobić taki tunel. 19 tysięcy roboczodni. Nie, no kurczę, nie ma co tunelu robić za bardzo tutaj. Przejdziemy sobie jakoś drogą. Jakoś damy radę, tak. To nie jest wcale tak daleko. Ani taki jakiś super ciężki teren. Czy tutaj będzie najciężej przejść, bo tutaj są te skały. Dawaj za ruble jednak. O, dobre, udało się. To spoko. Tutaj tak. O Jezu, 50 tysięcy rubli, dobra, wróć. Zrobimy tak dotąd, troszeczkę będzie tutaj góra, dół ta droga szła, ale trudno. Tutaj kawałek będzie na równo, może troszeczkę mniejszy pędzelek sobie weźmiemy. I potem jakoś tak. Żeby ta droga też była taka umiarkowanie równa. Niepotrzebnie. Dobra, to tu już zrobimy sobie drogą po prostu, spróbujemy to wyrównać jakoś. Ona by sobie szła stąd tutaj. No i to kosztowało ile? 4000 rubli. No dawaj. Dobra, dojazd im już zrobimy, słuchajcie. Dojazd im już zrobimy, nie ma problemu. Dojazd możemy im już naszykować. Niech mają. Dobra, tutaj jeszcze teraz tak, stamtąd sobie wyjedziemy. Tutaj tak na wprost. Tutaj potem jakoś tak. Dobra, zrobimy to stąd, wtedy będzie droga troszeczkę równiejsza prawdopodobnie. Cyk. No jednak nie. Dobra, remont. Taki kawałeczek to jest za blisko. Widzicie, to ja tutaj wyjdę na równo. A jak tu kawałeczek jeszcze przedłużę, chociaż tak, to... Dobra, teraz się udało chyba. Teraz się może udać. Cyk i cyk. No, powiedzmy, że jest równo. Tutaj teraz sobie zrobimy taką drogę. No i jeszcze tam też by trzeba było zrobić dojazd. Gdzieś ponoć dojście też by wystarczyło. Mówiliście tam zawsze, że oj, dzbanie, po co to robisz? Przecież tu by ci wystarczyło normalnie dojście ścieżką do tego dojazdu. Już to nie potrzebujesz. I budowa i potem służby wszelakie, jakieś straże czy coś, to ci przecież normalnie przejadą. Tu jeszcze też zrobię, żeby był przejazd tam w ogóle jakiś. No i dobra, teraz dojazd do huty. Dojazd do huty. Może ja sobie tu będę najpierw planował troszeczkę jakoś coś tam mniej więcej, co? Tutaj dojazd do huty. A jeszcze zróbmy może taśmę, halo. Tak w sumie. W modzie były jeszcze takie fajne dingsy, że można wzdłuż chyba roadside. O właśnie. Conveyor roadside i tak dalej. I to takie coś by tutaj mogło... Chociaż w sumie po co? Dobra. Zobaczymy, jak daleko mogę sięgnąć tą taśmą z tego...
No nie bardzo. Musi być poprowadzone z budynku A do B, ale nie powiedzą mi, czy to jest za długo, czy za blisko i w którym miejscu ja mam właściwie postawić te pierdzielone napędy. Budynek się pali. Który, co, gdzie? Woluncawa. Czemu to jest kopalnia niby? Ale już coś tutaj chyba dojadą, tak? Dojadą to czy nie dojadą? Powiedzcie, że tu coś jedzie, jakaś straż. Halko. Tu coś chyba jedzie. Jedzie! Na sygnale nie, coś tam mryga niby, ale nie wyprzedzi pewnie tego pierdzielnika tutaj, raczej nie, ani nikt mu nie zjedzie. No ale to mało gier jest takich, tego typu, w których służby działają tak dobrze, w sensie, że im inni zjeżdżają i tam potrafią sobie wyprzedzić ładnie i tak dalej. Jak jest droga jak jest droga wielopasowa, to tak, ale jak jest tylko jeden pas, to wtedy są schody troszeczkę. No dobra, napęd taśmociągu, napęd na masnociągu sobie zrobimy, tak, no raczej na tej górce by był. Chyba, że tu jeszcze zrobić... no w przyszłości jakbyśmy tu mieli więcej zakładów przeróbki... Coś się zrobiło, kurde, taśmociągi się tu zrobiły, no nie... Ale tylko takie kawałeczki, także spoko, dawaj mi to za dolary, halo. Mam mało dolarów. Kurczę, a mam jeszcze w sumie jedną niewykorzystaną tak w pełni elektrownię i tutaj właśnie daleko i można by było ją też podłączyć i za pomocą tej elektrowni eksportować więcej prądu czy coś. Dobra, 900 tysięcy rubli. Trochę za szybko je wydałem, a no trudno. Bo jeszcze stacje kolejowe i tak dalej, to może w następnym odcinku będą stacje kolejowe. Teraz tak, taśmociąg. Tu byśmy musieli zrobić chyba też coś z moda. Byśmy musieli zrobić sobie, no powiedzmy, że road crossing. Na przykład w tym miejscu. Oj, ale dużo rubli to będzie kosztowało. Proszę mi to zrobić tak po prostu, o. Czy to jest teraz równo? Nie bardzo. Jest tak na środku. Nie fajnie troszeczkę. No nie roadside, road crossing, proszę bardzo. Są jeszcze tu inne opcje, że na przykład jest jedno wejście, jedno wyjście, jakieś tam jeszcze z torami i tak dalej, ale to na razie takie standardowe zrobimy. Pyk. Dobra. No i teraz masnociąg będzie sobie mógł tutaj iść troszeczkę górą, więc powinno minąć ten masyw tutaj górski. Teraz tak, taśmociąg tutaj, stąd tu cyk i teraz... No nie wiem, gdzieś w tym miejscu by musiał być kolejny napęd. Także tak, to jest gdzieś w tym miejscu. Spróbujemy go sobie tutaj ładnie zrobić. Cyk. Stąd tu. Styknie? Styknie. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To już możemy tutaj, słuchajcie, zaplanować budowę. Jeszcze jakieś biuro budowy już by można było tutaj zaprosić do budowy tego. Tylko, że zróbmy im jeszcze jakiś dojazd. Pożar ugaszony, bardzo ładnie. Jakiś dojazd troszeczkę lepszy. W ogóle jakiś dojazd im zróbmy. Nie wiem, ja bym może zrobił tymczasowy dojazd. Ile tutaj? 35 na godzinę. No nie wiem, czy zrobić im to jakąś taką drogę. Droga, beliać. Przytrzymaj rmb, żeby wyrównać teren. Dobra, dawaj. Gdzie się da, to zrobimy to tak na odpiernicz. Trochę tutaj wyrównamy. Jakbym kiedyś tutaj akurat był w humorze i chciał zrobić jakąś szybszą drogę dojazdową, to będą mieli w razie czego. Dobra, cyk. 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 I cyk. Proszę bardzo. Macie taki bardzo ciekawy dojazd z bardzo ciekawej drogi. No, ale bardzo ładnie tu będzie, słuchajcie. Bardzo ładna taka krajobrazowa droga. Bardzo fajnie, fajnie, fajnie. Nie wiem, czy ktoś tędy będzie chciał jechać, czy będą woleli jechać dookoła, bo będzie szybciej. Nie wiem. Dobra, wyłączcie mi tę siatkę, bo zaraz aż do pląsu dostanę. Wy pewnie też od pikselozy. Ile to już trwa? 19 minut. Dobrze, tu jest jakieś biuro budowy, nie? A wy jeszcze robicie rzeczy, wy jeszcze robicie dom handlowy i tak dalej, ale to mi nie przeszkadza. Bybrzych, gdzie to jest? Cyk, cyk. Połączenie drogowe nie istnieje. Aha, że z tym. Dobra, to najpierw musimy zrobić połączenia drogowe. Dobra, niech już tutaj tryb turbo idzie. Wszystkie biura budowy, te większe tutaj ogarnę do budowy tego. Tu jeszcze jest biuro budowy w na Homo.
I oni się już powoli zaczynają nudzić, słuchajcie. Tu jest dużo samochodów, które stoją i nic nie robią. Także zaraz ich wszystkich pięknie zaprosimy do budowy huty, tutaj kopalni i tych wszystkich masnociągów. Tylko, że najpierw by trzeba było zrobić tutaj dojazdy. Może ja tu coś tu zobaczę jednak, nie wiem. Dobra, może będzie dobrze. Automatyczna budowa za ruble przy tej akurat drodze może być, powiedzmy, że jest ok. Cyk, cyk, proszę bardzo. A tutaj już zwykła taka droga gruntowa, bo to tylko dojazd taki teraz, żeby na budowę i potem, żeby ewentualnie jakieś tam straże pożarne czy coś mogły sobie tutaj dojechać. Dobra, to by było tak. Tu nic więcej nie potrzebujemy właściwie. No prąd byśmy potrzebowali, ale to się zrobi na końcu. Najpierw niech zbudują to prądu, nie potrzebują na budowie. Dobra, tutaj teraz tak, ciąg dalszy tego super taśmociągu, a w ogóle to zadziałałoby to tak po prostu. Budowę blokuje wzgórze, A jakby je tak zrównać z ziemią? Co wyjdzie taniej, wyrównanie tej góry, czy zrobienie jednego napędu? Nie mam pojęcia, co wyszło taniej. I tak trzeba tutaj gdzieś zrobić jeszcze jeden napęd. No dobra. Automatyczne wyrównywanko za dolary, to jest piękna sprawa. Kurczę, gdzie ten napęd tu jeszcze zapodać? Jakbyśmy zrobili go gdzieś tu... Tylko nie stawiajcie mi tego, tylko chcę tak sobie obczaić to tutaj. Kurde. Nie wiem, tutaj? Też się... Kurde. Trzeba to tu wyrównać jednak. Za dolary sobie nie powyrównuję za bardzo. Kurczę. Za ruble też nie, bo to drogie jest, kurczę, to wyrównywanie takie. Nie mam tu koparek wolnych po prostu. Halo, proszę tego nie budować. Tu gdzieś tak, czy to tutaj pójdzie, przejdzie nad górą? Nie, budowę blokuje wzgórze cały czas. Aha, bo to na dół schodzi. Ale nie schodzi na dół w przypadku tych z moda. Jakbyśmy tu zrobili sobie, powiedzmy, że... kiedyś jakiś przejazd drogowy czy coś. Może akurat się przyda, nie? Albo road crossing, albo nawet, słuchajcie, wiecie co zrobimy? Road and rail crossing. O, takiego kombosa sobie tutaj zapodamy. Proszę bardzo, jakby kiedyś coś tego, to tego. Będzie już ten tego, będzie. Dobra, i też budowę blokuje wzgórze. Ej, ale to było... To jest na górze. Aha, bo to wzgórze jest takie dosyć srogie. Pff, dobra. Już wszystko wiem. No warto czasem spojrzeć na sprawy z trochę innej perspektywy, no bywa. Zrobimy sobie to tutaj. I powinno to teraz zadziałać. Dobra. Nie. Nie. Wróć. Tak sobie dotąd dojedziemy. Jakbyśmy sobie tutaj zrobili napęd. Prawdopodobnie tamten napęd, ten, mógłby być równie dobrze tutaj po prostu od razu na końcu i też by zadziałało, ale... No ale po co myśleć na początku o takich rzeczach? Dobra, gdzie to mogę najdalej postawić? Tutaj. Tu się na pewno uda. Czy tu się uda? Tu się uda? Jakoś krzywo to wyszło, halo. Kratki mi się popierdzieliły, no nie. Nie ma tak. Prosto musi być. To jest najlepsza gra, żeby robić proste rzeczy tutaj. Równe i w ogóle. Najlepsza gra na świecie, żeby robić takie rzeczy. Super. Dobra, road and rail, czy rail and road? Czekajcie. Najpierw jest tor, potem jest... to, a tu jest na odwrót. To zrobimy może to. I to gdzieś tutaj, cyk. Dobra. W dobrą stronę to było chyba tak. Teraz proszę bardzo, masnociąg tu, cyk, i masnociąg tutaj, cyk. No, słuchajcie, to jakoś zaczyna wyglądać. Byle jak, ale wyglądać. I potem taki srogi taśmociąg, powiedzmy, w tę stronę. Chociaż nie, tutaj jeszcze byśmy zrobili może... Dobra, bez tej drogi tutaj, undo... I zrobimy tutaj też jeszcze jeden taki przejazd nad drogą, bo to będzie potem naprawdę bardzo wygodne, żeby cokolwiek tutaj ogarnąć. Nie wiem, czy też jeszcze z torami. Przy okazji. Robić tutaj jeszcze z torami ten przejazd, kurczę, czy nie? No nie wiem, ja bym zrobił. Może akurat się kiedyś przyda, nie wiem. Pewnie to jakoś dużo droższe nie jest ani nic, więc siema. Czy coś, po co to się ma tu było teraz wstawione, nie mam bladego pojęcia. Za dużo farminga i tam, no, ktoś tam na live ogląda, może na Twitchu to wie. O właśnie, zapraszam na Twitcha, Twitch TV ukośnik walki, z czasem są live'y z różnych rzeczy. Akurat z workersów nie, więc nie wiem, kogo to tu zainteresuje, ale zapraszam, tak tylko mówię, nie? Dobra, taśmociąg będzie, elegancki, równy i kurczę zajebiaszczy, powiem wam, naprawdę, fenomenalny taśmociąg. Takiego tu jeszcze równego, ładnego nie było. Także teraz już jest, proszę bardzo.
No i teraz druga taśma jeszcze z wunglem. Tylko że to już naprawdę mogliby zacząć robić. Wyłączymy sobie tryby burbo i zrobimy sobie tutaj te dojazdy, przejazdy może czy coś. To tak, tutaj by było to. By była droga taka. Tu by była jakaś droga taka. Tu by było tak. Tu by było tak. Tu by było tak. Tu by nie było tak. O. No to dojazd by był, proszę bardzo. Zróbcie to od razu, cyk. A, tylko że to jeszcze dziadostwo trzeba już zrobić. 56 tysięcy rubli, dawaj. Nie ma problemu. Znaczy trochę jest, ale bez przesady. Dobra, teraz tak, trzeba tu jakoś zjechać na dół. Na sam dół, najlepiej. No to znowu, kurczę, automatyczna budowa za ruble i wyrównujemy, no co zrobisz. Albo nie wyrównujemy, wróć. To tak sobie, od razu drogę może. Jak sobie zrobimy drogę od razu, w trybie wyrównywania, to to wychodzi dużo sprawniej i taniej. Cyk. Jest zbyt stromo, naprawdę, aż tak? No naprawdę, aż tak. No dobra. No to pojedziemy sobie tutaj jeszcze tak kawałeczek. Cyk. Tutaj tak. I tutaj tak. Proszę bardzo. Jest dojazd. Do tych stropranów jeszcze sobie tutaj, do tych stoperanów. Też może zrobimy taki, nakłada się zjeść, bla bla bla, dobra. Tutaj sobie też tak jakoś zrobimy. Proszę bardzo. Cyk. Cyk. I cyk. Ile mam jeszcze tych rubli? No, myślę, że można by przehamować powoli z budowaniem rzeczy już na gotowo. No ale żeby był dojazd do tego, do huty, nie? Żeby budowali tutaj. Dobra, wy, tutaj, teraz, słuchajcie, ruszajcie, ruszajcie. Wszystkie te taśmociągi trzeba im... Aha, tutaj tylko nie ma połączenia jeszcze z tym. No tak. Ale tutaj też tak samo, takie drogi gruntowe po prostu sobie machniemy. No, halo. Co z tą drogą, halko? No przytrzymaj rumb, żeby wyrównać teren i się nie wyrównać. To pojedziemy sobie tędy. Cyk i cyk, proszę bardzo. Tutaj jakoś tak. Cyk. I cyk, proszę bardzo. Dojazdy są, są. Powinni teraz dojechać tutaj, może. Znaczy najpierw chyba napędy muszą zrobić, a to sobie na bieżąco będziemy tam potem dodawali już. Dobra, hutę mamy. Ten taśmociąg mamy, potem ten napęd, resztę sobie zrobicie później. Ten napędzik, oczywiście kopalnie i tam przetwórstwo, czy tam na odwrót, proszę bardzo. No, następnie, które biuro budowy, słuchajcie, tu się jeszcze nudzi, bo na pewno są tutaj jakieś, które się lekko obijają. Weź mi tę siatkę wyłącz, tak, to jest ostrogie biuro budowy. I nawet tak dla beki ja bym, słuchajcie, wysłał tych stąd tutaj. Tu gdzieś jeszcze też było duże biuro budowy, halko, gdzie to było? Tu! O! Słuchajcie, kurde. I też budują dom handlowy w Trzyżow, żeby było się, coś tutaj z prądem się dzieje niedobrego. ale myślę, że jest okej. Okay. Dobra, gdzie jest? Gdzie my jesteśmy? Gdzie my byliśmy? Gdzie są te kopalnie? Tutaj są kopalnie. Dobra. Dawaj, proszę bardzo, cyk. Pyk, pyk. Pyk. O, mają do tego dojazd, nawet jak to jeszcze nie jest zbudowane do końca, fajnie. Dobra, ale zaraz ruszą na budowę. Kurwa, a zaraz ruszą. Dobra, wy też tutaj to i to, proszę bardzo, dobra. No i teraz co, ta taśma, odciąłem tu zasilanie, tak w ogóle kiedyś. Ale tu jeszcze zasilanie chyba jest potrzebne do tej huty. Tak, dokładnie. Także w tym miejscu gdzieś by jeszcze trzeba było rozdzielnie zrobić. No to myślę, że już można to na gotowo tutaj zapodać. Tutaj prąd taki za 20 tysięcy. Dobra, dawaj. I tutaj prąd taki za 40... O jest. Jakie to są ceny po prostu masakryczne tutaj. Kurczę. Jak maseczek przeciw pyłowych w sklepach teraz. Dobra, tutaj jakoś tak i tutaj jakoś tak. Proszę bardzo. I prąd będzie. Odciąłem zasilanie do... W sumie Wira była chyba tego bez prądu, bo Trzyżów ma prąd z tej mojej starej sieci tam z miasta, a tu teraz mam drugą elektrownię w tym miejscu w Jawole i to trochę bliżej jest. No dobra. Ile tutaj aut jedzie? Nie jedzie. Tutaj ktoś jedzie. Dwa auta jadą. A tu? Też dwa. Znaczy w sumie to cztery. Wow. To jest...
Tutaj jadą cztery. No i najpierw zrobią chyba taśmociągi, a potem się zabiorą za resztę. Bardzo fajnie. Mogłem to inaczej trochę im tam rozplanować, no ale dobra. Teraz tak, czy tu robić kolejkę tę śmieszną z tym wunglem, czy tu robić kurczę... Ja bym spróbował zrobić tę kolejkę, no zobaczymy co będzie. Teraz tak, stąd musimy sobie wypuścić zaraz taśmę. I tutaj zrobimy, uwaga, zrobimy statki, nie, kolej linową. Stacja załadunkowa materiałów sypkich duża. To jest na dwie taśmy. I z wyjazdem jakoś w dziwną stronę oczywiście. No ale trudno. O Jezu, 80 tysięcy rubli! Dlaczego takie drogie? No dobra, stacja załadunkowa by była tu. Potem tak, linia zbyt krótka, tak? Dobrze, a tutaj tak, słup ciężki słup, może co? Serio to musimy iść dojazd? Nie wiem jak ja tutaj dojazd zrobię. Ale na razie zobaczymy jakby to w ogóle mogło być. Utwórz linę, stąd tu. Zbyt nisko? To jest na pieprzonym szczycie góry. Ale tu w sumie jest jeszcze ten. Dobra, tutaj jest troszeczkę. Dobra. Wyrównać trzeba tę skałę tutaj, tylko to też kosztuje. Już nie mam kurde za co robić takich rzeczy tutaj. O, może teraz się uda. Twórz linię. Zbyt nisko. Ale że gdzie, że... Kurde. O, a to się automatycznie łączy? Dobra, to inaczej w takim razie. Undo. No tu nie sięgniecie. Za krótki chyba, co? Dystans jest. Ale tutaj się jakoś da. Tylko... No i nie połączyło się chyba. Nie, dobra, połączyło się, okej. Potem tak, następny... Że tu? Tu mamy jakieś koparki w zasięgu nawet, to jest całkiem miłe, powiem wam. Nie mam pojęcia, jak ja tutaj dojazd zrobię. Ale spoko. To jakoś dziwnie. Czy ja nie mogę po prostu zrobić wyższych słupów? Czemu one nie mogą być po prostu wyższe? O, tu się zrobiło? Nie, nie zrobiło się. Ciekawe. Dobra, teraz się zrobiło. No, zrób się! Dobra, jest. Połączenie se... Nie, nie jest. Teraz zbyt niska, przecież mi się po... Oooo! No i znowu. Niby jest, ale nie ma. Przy budowie mi się podświetla, że byłoby, ale... A, bo to się podświetla na zielono albo na czerwono. To tutaj by było. O, dobra. A tu zaś teraz jest jeszcze tutaj. Cyk. Czemu to musi tak zwisać? Jaki to ma zwis dziwny? Widzicie, jak te sznurki tu idą? Chyba, że to mi pokazuje, że jest już za daleko, czy coś. Patrz, jak to tu potem idzie już w dół, tak strasznie, gwałtownie. Tu jeszcze jest takie w miarę napięte, a tu już idzie pod ziemię praktycznie. No, żeby tak blisko siebie musiały być słupy, no to tak mi się tak średnio podoba. Jeszcze mam kawałek do przejścia, słuchajcie, z tym. Już powoli zjeżdżamy z gór. Przejdziemy może jakoś pod drutem? Nie trzeba, no ale jak ja to tutaj mam zrobić, kurczę? Tu gdzieś na tej skale jeszcze teraz by musiał być jeden. Ja pierdzielę. No nie podoba mi się to za bardzo. Że pewnie robię coś źle czy coś, może z jakiś magiczny klawisz, że to może być wyżej czy coś takiego, ale to jest gotowy obiekt. Nie może być wyżej. Tu oczywiście no nie wyrównam tego, muszę zrobić sobie coś takiego. Tutaj tego też nie wyrównam, no fajnie.
Dobra, no jest blisko gdzieś infrastruktura. No o, tutaj. Nie! O jest, zbudowałem z automatu. Ile to kosztuje? 7 tysięcy, no w sumie nie aż tak dużo. Ale proszę mi następny już nie budować. A to się jakoś nisko strasznie zrobiło. Fantastycznie. Halo, proszę to zburzyć. Tu by się gdzieś dało jakoś wygodniej może. No jakby tutaj... Tu jakbyśmy sobie zrobili troszeczkę. Podwyższyli. Może bez automatycznie, bo tu jakieś koparki były gdzieś w zasięgu. Jakieś są. Dobra, tryb turbo sobie włączymy, bo zaraz będzie ciemno. 35 minut. Dobra, nara.